Siemaneczko, z tej strony Wojtas, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was na czwarty odcinek z Woli Brudnowskiej. Dobra, dzisiaj sobie będziemy wwozić obornik. Będziemy sobie wwozić na to pole, co zakupiliśmy ostatnio na odcinku trzecim. Mam trochę tutaj właśnie obornika, więc wywiozę je. Ładujemy sobie. Ciężko. O, dobra. Krówki tu naprodukowały obornika, więc możemy sobie go wywieźć. Dobra, mamy pełne. Idziemy sobie ciapkiem, bo nie mamy innego ciągnika. Myślę, że da sobie radę pod górkę. Dosyć spore pole. No zobaczymy, czy długie jest, nie szerokie. Długie jest. Ile nam starczy tego obornika? Jak nam nie starczy, no to więc to nie będę, znaczy dokupię najwyżej wapna czy coś. No chyba, że gdzieś ktoś będzie miał do sprzedania obornik właśnie, jaką on odległość rozrzuca. Aha. Jego ogólnie to powinien wam powiedzieć, jak go wypożyczyłem. Wypożyczyłem go sobie z tego względu, że po prostu nie stać mnie kupić. I tak, zobaczymy właśnie, jak go wypożyczałem. Teraz sobie zobaczymy. 3 metry. A to trzeba tak jechać. Coś sobie nie radzi bardzo ten nasz ciągnik 30. Ciężko mu, ciężko. Pod górkę wiem, że to może być problem. Idziemy po większy. Tym, co ładowaliśmy, to. To nie bardzo daje sobie rady. Słaby jest, po prostu nie takie do zwożenia. Można kostki zwozić, można słomę, coś tam przywieźć, coś tego, więcej to. Pokosić łąkę. Raz sobie nabiorę.
Nabrałem sobie nawyka, że nam braknie, to doładujemy sobie łyżkę. Obujamy, bo nie ma obciążnika z tyłu. Zaprzepniemy sobie rozrzutnik. Za wypożyczenie rozrzutnika musiałem zapłacić 400 zł. A kupno, no to wiadomo, że wiele, wiele więcej by to kosztowało. No i lecimy dalej. Ten trochę lepiej może. Ale też ma obciążenie, też czuć. Ogólnie mam moda właśnie na to zakopywanie się, dlatego on tak też jedzie, nie? Tutaj trochę przejazdu będzie, tylko że ten rozrzutnik, jak go wypożyczałem, to nie spojrzałem po prostu na jego, jak rozrzuca szeroko 3 metry, no to dosyć mało, ale no dobra, może być i 3 metry. Jakoś sobie poradzimy. Są ostatnie podrygi, żeby po prostu zasiać tą kukurydzę, żeby potem móc zrobić tą kiszonkę. No tu jest trochę z górki, to już idzie 9, 10, o, pod górkę 8. Obciążenie. No. Teraz sobie będziemy to ładuje. Ja mam 44%, no to dosyć sporo. Do końca powinno starczyć dojechaniem. A nie, bo ja spojrzałem właśnie w łyżkę. No chyba nam nie starczy. Nie, ten wskaźnik spojrzałem. Dobra. Ja sobie tutaj. Odłącz. Widzicie, jak się zachowuje? Dobra.
lecimy z tej strony. O! Z tą łyżką trzeba uważać, bo... Ta trochę z górki to pójdzie. Szkoda, że on szerzej nie, po prostu nie rozrzuca. No a 3 metry, no. Standardowo mały rozrzutnik. Szerzej nie będzie. Nie, to zaraz się skończy. Nie da, ale do końca to nie ma takiej opcji. Załadujemy się. Ogólnie nie wiem, czy mi starczy tego obornika. Mógłbym to sprawdzić, ale teraz to szkoda po prostu czasu na odcinku. To można sprawdzić, jak pójdzie na to pole po prostu obornika, a ile mamy, tak? O, to jest szkoda. Zakręty ostry brać. Nie, to już to widzę. Powtórzę. Ja już to po prostu widzę, że braknie. Starczy nam na górę na jeden przejazd. Wąsko podjechałem za blisko sobie. A. Ale tu jest wąsko, to powiem wam, że masakra jest, no. Dobra, idziemy, bo nie ma czasu. Trzeba to rozrzucić. Dobra. Zobaczymy, ile z tego wyjdzie.
Mam połowę, 50%. Dziesięć procent to bardzo mało. Będę musiał dokupić wapno. No i wapnem wapnować resztę, tak? Nawieźć wapnem. Bornik pewnie będzie dużo zbiera się, ale dopiero na jesieni gdzieś. Na jesieni. Teraz było sporo. Chyba 6000 litrów. Jakoś tak. Rozwieziemy. Będzie trzeba po prostu kupić wapno. Tylko nie wiem właśnie jak to zrobić, bo trochę mało kasy mamy. A na wieś tu i tak musimy, i tak. Ogólnie wapno nie jest chyba drogie nawet. Zaraz zobaczę. Ile wapno jest, tak z ciekawości. Worek wapna 450 euro. Dwa worki może tutaj, dwa. Nie no, ze 4, 3 może pójdą takie. Tylko że rozsiewacz z wapnem na pewno szerzej będzie rozsiewał niż rozrzutnik obornika, tak? No to więc na pewno będzie lepiej i szybciej pójdzie. No to sobie poza odcinkiem zrobię. Ogólnie tutaj nawiezienie orka też sobie poza odcinkiem zrobię. Zasiew może zrobimy na odcinku. Zobaczymy. Tyle. Zjeżdżamy z pola. Ja pomału się będę dzisiaj wam żegnał. Widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie o łapkowaniu. To jest bardzo ważne. O komentowaniu. Jeśli ktoś jest chętny, też może napisać. Podam mody. Będzie mógł zagrać ze mną tutaj. Też troszkę pomoże. Wiadomo, każda pomoc jest potrzebna. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć, pozdrawiam, Wojtas.